Raz i dwa. Elo widzowie, gotowi na kolejną fantastyczną i pełną emocji przygodę? Bo jak nie, to trudno, kurwa. Bo taka będzie, dzisiaj idziemy na Barona. Baron, widzowie, dzisiaj jest w pół rozdupsany, tak o. Ta cała przygoda z Baronem, umówmy się, będzie epicka i będzie trwała bardzo długo, także nie będę wam pokazywał wszystkich walk. Walki będziemy skipować, właściwie całe drogi będę wam skipować, więc tak dzisiaj będzie wyglądać odcinek, że będziemy się spotykać tylko na bossach oraz ważnych wydarzeniach, jakie się po drodze na tym dziedzińcu wydarzą. No i co, widzowie? Bez zbędnego przedłużania, taki mamy składzik, cyk, cyk, cyk i cyk. Tak wyglądają bohaterowie. I myślę, że możemy ruszać. Dobra, ze sobą biorę takie rzeczy. I co, widzowie? Lecimy dur. Dobra, musimy iść do tej 8 sali. Po drodze mieliśmy tą bitwę, którą toczyliśmy, natomiast wyszła ona wyjątkowo nam do cipy, ponieważ były tam gigakoksy. Mam nadzieję, że teraz sobie na spokojnie poradzę. Wziąłem też healerkę, żeby nas leczyła. Nie wiem, dlaczego oni nie mają full HP. Jak ja się nigdzie nie biłem. Halo? Dopiero się zrespiłem bez HP. Dziwne. No dziwne, ale jebać. Dobra, to nas czeka pierwsza walka. Czy walkę wygrałem? No i widzowie, po walce. Walka została wygrana i to na totalnym cheatku, jak widzicie. Gładzik jest mocarny, chujowy na bossa, ale naprawdę mocny. Idziemy dalej. Tutaj możemy... O nie. Takie fajne rzeczy byśmy sobie zamienili, przehandlowali. Starca, kurwa, okradasz. Okej, mamy kolejną bitwę. Czy bitwa poszła nam dobrze, ta? No i widzowie, z palcem w dupie wygrane. Full HP praktycznie wszyscy. Tycha elegancka, jest gituwa. Teraz widzowie, idziemy na sam dół. Cały czas na dół idziemy. Tutaj mamy jakieś fontanę, co się używało do tego? Nie pamiętam. Klęta fontanna, pewnie... Pewnie widzowie, święcona woda, nie? Tak bym strzelał. Jo, święcona woda, nie mamy. Idziemy. I tak tylko obniża stres, a na razie jest gituwa. To oczywiście łopatą, cyk. No tutaj jest masę skarbów, kurczę. Na pewno tu się w ogóle opłaca po prostu chodzić i zbierać różne rzeczy, jakie tutaj są tak naprawdę. Proszę, no ty hieno jebana. Jo, cię dupca, no byśmy takiego handla zrobili. Czemu ty ich okradasz? Leptomania. Mato. Okej. Kleptomanie ma, kurwa, dobra. O, super healek. Dobra, widzowie, widzimy się. Jest bitwa, czy ją wygram? Oczywiście, że ją wygram. HP full i tego dostaliśmy jakieś fajne szmaragdy i cytryny. Wszystko jest elegancko. Stresu, malusieńko. Jednak ta laska, która healuje, to się w chuj przydaje, nie? Na takie wyprawy. Najbardziej ona się jakby nie przydaje na bossa, mi się wydaje, że na bossa tylko stakowanie jak pojebani zarazy i to szybko zakończyć, jak się da. No myślę, że akurat tam się nie przyda, aczkolwiek mogę się mylić. Kolejna walka, widzowie, czy będzie ona wygrana? Oczywiście, że będzie wygrana. O, plus 33 do uzyskanego leczenia. No kurwa, nie mam miejsca już, mam igos. Dobra, wymienię to za to i co? W sumie tyle. Idziemy na dół. Udzi do dół. Dobra, kwiatuszki, cyk. Dawaj skarby. Kolejna bitwa. Widzowie, czy zwycięska dla nas? O, kamerka mi się zacięła. Nice. Very nice. Ła, kurwa, uderzyłem się. Oczywiście, widzowie, że wygrana. Klucz niebieski. Rozważ słabości miast atutów, aby pomóc przejść jej dalej. Co? Zważ słabości miast atutów, aby móc przejść dalej. No jo, ja wiem. Co? Dobra, trzeba za coś wymienić. Co ten medalion jebany? Wracamy. Widzowie, tak zwana full dzida do góry jest robiona. Dobra, w sumie otworzę ten kokon zajebany, bo szansa na to, że ja zginę, to jest dość niska, więc... Więc widzowie, czy wygram walkę z kokonem? Widzowie, z tym składem to ja mam wrażenie, że ja nie tylko wygram z kokonem, ale kurwa, my wygramy chyba z Baronem. Jeżeli się uda i będzie taka okazja, no to ja się tam udaję, nie?
Dobra, niech mu tutaj psycha też, bo to chyba psychę regeneruje? A siano daje? Myślałem, że psychę regeneruje. Dobra, za te pamiątki, bo na razie takujmy siana ile wlezie. Chociaż mam 300 tysięcy, to jak nazbieramy milion, to będziemy 50 tysięcy nic nie robiąc przynosić, wtedy to będę musiał się wypierdalać bohaterami ile wlezie, widzowie. Ale tutaj z tego akurat pewny nie jestem. Ale o, dobrze, że wziąłem pochodnie. Tyk. Ale widzowie, na 90% tutaj czeka nas bardzo mocna bitwa. O, widzicie? Potrzebujemy niebieskiego klucza. Taki się składa, że mamy. Wchodzimy. Bitwa? Jo! Ponownie się spotykamy, panie krokodylowaty. No i to jest akurat epicka bitwa, bo tutaj, kurwa, no tak szczerze, to nigdy nie wiadomo z nim, co się wydarzy. Więc proponuję, żebym wam to, widzowie, pokazał tą bitwę. Spoko? Spoko? Bo przez cały odcinek, mam wrażenie, to na razie jesteśmy, tak bym strzelał, na 4 minutach. I straszne ludy były. Więc rzucamy mu tutaj zarazę. On ma fajne nogi takie dziwne. W ogóle. Jo. I co? Stach zarazy, nie? Klasyczny. Klasyczny stach zarazy, nie? On coś tam będzie osłabiał tego, jakiś celność. Gosiu. Ogarnij się, myślisz, że nas to rusza? Gosiu. No co, nie mam co tu właściwie zrobić, mogę mu wyrok pierdolnąć, ale to... Wyhealujmy się, za tyle co on nam zadał, to my heala walimy, nie? Dobra, to jest dla dzieciaczków chyba. To jest dosłownie chyba dla dzieci. Giereczka. Tutaj się możemy ulepszyć fajnie tym gościem. Trendowatym. Plus 33 obrony, ty masz plus 22, a ja mam, kurwa, plus 33. Elo. No i co, jest tak zarazy chyba. Pyk. No i to już jest poważne obrażenie tutaj. Zarazowe. 15 obrażeń na jedną rundę, git. Tun nie wszedł, nic nie szkodzi. Cios za 8? Ale bob jakiś, tylko przesunął mnie, to trochę bardziej wkurzające. Że przesunął. Ale dobra. Zaraza. Pyk. 11 obrażeń. Chyba nie siadła. Zaraza. Mimo tego, że mam minus 30% odporności. Potańska potęga. No kurwa, no trochę mi tu poprzestawiaj tych ziomów. Co my, trochę, to akurat wkurza dość mocno. I co? Zaraza? Nie mogę. Widzisz, na złej pozycji jesteś. Mówię, fakt, że on to przestawia tylko mi tych ziomów, to najgorsze. Bij normalnie, kurwa, honorowo, wiesz. Ciosy wala, nie. No ja akurat tego nie klikłem. Fajnie, że wyhealowałaś siebie. Superaśnie, elegancko. Drapieżnik alfa. Nie tym razem. Odporności, szkoda. Cios, oczywiście, 28. Pewnie, że tak. Bij się na przedniej flance. Właśnie to, czego potrzebuję, tak szczerze mówiąc. To, bam, 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 bandaż. No i stach zarazy. Pyk. I stach zarazy. Pyk. I bandaż. I healek, ewentualnie wyrok, jakieś ogłuszenie może. Może ogłuszenie. Może siądzie. Odporność, kurczę. No dobra. Następnym razem healujemy, bo teraz będziemy w ogóle bez życia. Ja mam taki problem, mam, że jak walczę z takimi bossami, to zawsze mam, kurwa, w głowie, że tego. Żeby go jak najszybciej skończyć. No to nie musimy się w sumie jakoś turbo spieszyć. Nic nam jakoś, nic nam nie grozi. Pyk. Tak, zarazy elegancki. No nie wyszło tym razem. Dobra, leczymy się. To są fajne zawsze po 6 heala tego tu, owego. Gorzej widzę z psychą. Faktycznie. Trochę gorzej z psychą. Chłop już nie żyje w następnej rundzie. Psychę by się przydało wyleczyć. No i tyle. Nie mamy jak, bo tutaj nie mamy żadnych obozowisk. Nie możemy wrócić z powrotem i...
i wtedy się przegrupować, ale aktualnie to nie mamy. Plus 25 dobiegłości leczniczych, fajne. Obrony kontra krwawiący, bardzo przyjemne. Bierzemy to, wyłącznie łowczy. No i tutaj tego cytryna bierzemy i skrzynka. Klucz winny, żółty. Żal wystarczy, aby móc postąpić dalej? Nie wiem. Za co to bierzemy? A, za te akta własności. Ciekawe, co jakbym wypierdolił ten klucz. Ale by była pewnie wtopa. Nagle ja nie chcę tego klucza. I wypierdalam to. Pewnie bym musiał się komendami bawić, żeby to przywrócić. Ale zgaduję też, że raczej nie ma takiej możliwości, że to jest przedmiot fabularny i musisz go zebrać. Ta sceneria, kurwa, jaka to jest ładne, widzicie to? Nie wiem, czy tylko mi się podoba ten obraz, ale wyjątkowo to światło takie czerwone, tutaj takie muchy, odbite od wina, fajne kolorki. Fajne, tam to mi się najbardziej podoba sceneria. W ogóle nie wiedziałem, że żółty, no, nie żółty kurwa, tylko zielony i czerwony tak fajnie razem współgrają. Zielony i czerwony bardzo fajnie ze sobą współpracują kolorystycznie, jak widzimy zresztą. Na niej mi się to wyjątkowo podoba. Tutaj mamy klucz żółty. Pewnie, że mamy klucz żółty. Pyk. Teraz widzowie, bitwa. Skip bitwy, tak zwany, jest zrobiony. Tylko powoli, żeby nikt dwa razy w pierdolu nie dostał. O. A, fajno. Jednak klepto się to czegoś przydało, bo sam zamierzałem to pominąć. Pierwszy raz. Bandaże weźmiemy. Z jednym bandaż się przydał za tutaj spotkanie z baronem. Nawet w sumie nie wiem, czy nie idziemy na tego barona. Zobaczymy. Przed nami walka. I mamy... Klucz zielony, widzowie, a oczywiście bitwa poszła po mojej myśli. Chociaż no nie było aż tak łatwo. Klucz zaprzeczenia. Uda w miejsce prawdy. To droga do celu. Prowadził cię do celu. Idź to w chołowci. Dobra, no za złoto. Złoto. I masz wyrzucić z przedmiotów związanych z misją. No widzicie, już bym kliknął X-a, dobrze, że gra tutaj ma... No pomaga takim debilom jak ja w tym sensie. I po lewej widzowej stronie znajduje się Hefe, elszyski Hefe. Widzowie, tak? Mam nadzieję, że tak. Na to wygląda. Baron, przed nami, moi drodzy, baron. Czeka nas bardzo ciężkie zadanie. Kurczę blaszka. Bardzo ciężko będzie to wygrać. Ale warto jest chyba spróbować. Jak będziemy bardzo dostawać w pizdę, to ewakuacja. Wow. Początek przedstawienia. Oj, co się stało? Co to jest? Leczenie... Czemu leczenie uniemożliwione? Jak to odporność na zarazę, kurwa, 200%? Panowie! Co tu się dzieje, kurwa? I ten baron, no to jest ten pierwszy koleś, nie? Chyba. Kurwa, co tu się dzieje? Jej, no jak to leczenie uniemożliwione, no? Dobra, ogłuszenie w takim razie walimy. I tutaj sru. Ile on ma, kurwa, życia? 233 życia? I sobie, kurwa... A, teraz mogę leczyć. A jak są kokony, nie mogę leczyć. 233 życia. To jest, kurwa, jaki żart. Tak. Ło, ja pierdolę. Odporność na zarazę 85. O kurwa, widzowie. Oj, to nie będzie łatwe zadanie. Nie. Oj, nie będzie. Ni chuja, widzowie. Żeby tylko mu to odporność na zarazę spadała. Żebyś mu z każdym rzutem nożem mu, czy tam tymi trutkami, oj, ona się wyjebie zaraz. Odporność na zarazę ściągali, będzie git. Czy jak ja zabiję te... Ewakuacja.
Okej. Szybko poszło. Chujowo. No chujowo, bo to była... Jo. Ważna postać dla nas. Dobra. To się ulepszymy. Obrona. Zajebiście duża. Kurwa, szkoda, że ta odleczenie się wyjebała. Badaczka zarazy nie może się wypierdolić. Oj, ona to się na pewno nie może wypierdolić. Tyle co ja zbiera... Nie, no on ma 3 tury. Ale kurwa ciężkie, ty. Jak rozpierdolę mu najpierw te. Sprawdźmy mechaniki, nie? To jakby on zostanie sam ten baron i on już nie przyzwie tych konów, czy jak to będzie wyglądać? On, dobra, by się, ona też się zała wypierdoli, ewakuacja. Nie damy rady. Atak serca? Dobra, wypierdalamy jak najszybciej. Wygrupowanie w osadzie. Niestety, laska odleczenie mi się wyjebała. A to jest bardzo słabe, że ona się wywaliła. Szkoda bardzo. Bo ja nie wiem, czy ja mam taką laskę do leczenia na tym poziomie. No nic. Nie pohandluj, tylko pograj sobie tutaj. Wygraj mi jakieś sianko może najlepiej. Zobaczmy, czy my mamy jakieś postacie na poziom 4. No mamy. No możemy od razu widzę robić ekipę dojazdową. Tylko czy my chcemy robić ekipę dojazdową? No chyba kurwa chcemy w sumie. To co? Ekipę dojazdową robimy, nie? O kurwa, widzowie. Fakt, że mi się ta laska wyjebała, a ja nie zabiłem barona, sprawia, że straciła wszystkie te zajebiste rzeczy do biegłości leczniczych plus 50% i będzie leczyć 50% mniej. Kurwa mać. Strasznie chujowe. Dobra, widzowie, tak wygląda skład. Ta laska, ta i ta. Jeszcze im ulepszę pancerze i umiejętności i możemy wyruszać. Próba numer 2. A więc... Kolejne spotkanie. Let's go. Nie zakupiono dość żywności na ekspedycję. Na zadanie tego rodzaju zaleca się zadawać co najmniej 12 tych prowiantów. A po co mi? Wezmę 5, go. Bo może będziemy musieli przejść tą drogę z powrotem i nas nie wywali blisko barona, tylko faktycznie będę musiał zadupcać. Może tak. Trochę nie fair by to było, ale pokaż. A nie, no przy baronie jesteśmy bezpośrednio. Boss naszej organizacji. A pyk. No dobra, jak ja się tu wyleczyłem z 5 hop. Go! Lecimy. A więc po raz kolejny się spotykamy. Ja rozumiem, o co chodzi. Początek przedstawienia. On się zamienia w kokon. Ja nie mogę siebie leczyć, jak chłop się zamienił w kokon, ale... Nie będzie innych przeciwników. Bo ja będę go tylko tłuc. Jo. Z jeden w tył daję. Dobra, możemy iść jeden w tył. Taki problem. Cyk. 4. Uuu, elegancko. Dystansowy, ogłuszenie. Pyk. Nie udało się. Nic nie szkodzi. Zemsta? Nie, na początku true za 21. No, żeby się otrząsnął. Dobra. Sympatia publiczności. O kurwa. Co się stało? Nie wiem. Okej. Okay. Zaraza. Stak. Ja mam tu tak nasrane tego, widzowie. Szanse na wywołanie zarazy plus 20. Szanse plus 30. Nasrane mam, widzowie, tego, że... Ej, my się nie musimy leczyć. Jakby żaden problem. Bo ja teraz rozumiem, o co chodzi chyba. Okej, chłop ma jeden cios. On robi tylko jedną rzecz. Jest nobem jebanym. Dobra taktyka i powinniśmy sobie dać radę. Nie udało się niestety. Dystansowy, ojojuj. Nie no, nabić się na pal. I do przodu, pyk. Za 14. Kurwa, powinniśmy sobie dać radę chyba. Oj, no i teraz jest większy problem, jak on się tak wycofał. Bawienie, przerażenie. Do przodu. Tak zarazy trzeba robić, kurwa. Dobrze, że on tam jest. W sumie. Oj, gorzej, że jest bliżej. Jo, cię dupsa, ty, to leczenie chyba jednak nie da rady bez leczenia.
Foto święcone, kurwa, wszystko. Nie ma żadnego osłabienia, nic nie ma, chłopie. Tyk, ogłuszenie siadło. Nice. Bandaż i zatrucie. Good. 3 przez 6 rund. Będzie go tam te 3 męczyć cały czas. Po 3, po 3, po 3. No zaraza, zaraza. Jebiemy mu zarazą. 7, nice. Drugi akt. A to jakie przetasowanie było? Kurwa, tutaj? No nie. Dwufazowy boss to jest, widzowie. Widzę sobie, kumasz to? Widzę, kumasz to? I ocie dups. No dobra, zabijmy, zabijmy. Pyk, hit. I co teraz, jak tą maturę? Cały czas ja. Okej, okay, to my się nie musimy spieszyć. Możemy sobie spokojnie ich załatwiać. No spokojnie, nie ma co się spieszyć. Dobra. No tutaj cyk. Zarazą. Nice. I dobra, jebiemy czy tor walimy? Chyba to walimy. Okej, okay. Mam w kurwę, no mega dużo mamy tego. Wszystkich ulepszeń. Ogłuszenie, nie siadło. Dużo jest, celności, niecelności, tego, wszystko jest git. Idzie do tyłu, ale to żaden problem akurat nie jest. On tam do tyłu, powiem wam lepiej. Lepiej jest, że on tak leci tam do tyłu na tą trzecią flankę, bo ja go mogę ostrzeliwać kurwa tym. Jestem jak Dariusz Pokowski. Taki komentarz za dupcem widzę, słyszę siebie. Dobrze, że tak robi. Ja chyba tą postacią, tą włóczniczką będę mógł teraz robić jakieś... O kurwa, jak się mocno japo otwiera, ty. Jak tej, Riley. O, oh, aha. Na pierwszej flance jest gorzej. Tu mi się zaraz wypierdoli postać. To też nie jest akurat pozytywna informacja. No i dostajemy kapę na dziurę. To też nie fajnie. Czy my chcemy użyć tej krwi? Chcemy, bo to nam jeszcze zboostuje różne rzeczy. I my chcemy użyć wody święconej. Mamy kurwa takie boosty. Jeb. Jeb. Jeb za 64. Dobra. O kurwa, jakie tu boosty są, widzowie. Dobra. Pyk. Mam nadzieję, że Baron nie będzie takim bossem, w którym ja będę musiał do niego kurwa 3 razy wracać. Bo się strasznie wkurwię jak do każdego. Bo syrenę muszę zabijać 3 razy. Nekromantę muszę zabijać 3 razy. Proszę, żebym Barona też kurwa 3 razy nie musiał zabijać. Niech on zginie raz, kurwa, dobrze. 14, zaraza, miodzio. Akt trzeci. Okej, jest na pewno trzyfazowym bossem. Krew. Woda święcona, bo to nam daje odporności. Tutaj te odporności sprzedadzą. I jebiemy. Okej. Okej. Pyk. O, witam serdecznie. Ogłuszenie. Kurwa, jaka to jest duża bitwa. Ja tu. Jaka to jest długa bitwa. Jebnij tak, bardzo ładnie jebłeś. Długa bitwa, strasznie długa bitwa. Ona ma 2 HP. A może jeb skillofa. Kurwa, może jeb skillofa. Jeb. Ojojoj. Uj. No ona się wyjebała. Kupienie, świetnie, ale ona się wyjebała, jeżeli nie zabije chyba do te, bo ona teraz musi... No chyba nie żyje ogólnie. Na 16 jeb? Jeb. Szkoda, kurwa, szkoda. Pragnienie. No kurwa, no heal za 36? Pyk. Ogłuszenie nie działa. No kurwo jebana. Woda święcona, dziwko i dziwale. Z mocą Boga za 40.
No ale chujem jesteś, wiesz? Straszny fujarzny z ciebie. No zabijesz. Tym. Fuch. Uuu! Jo! Zajebiście! Wow, mega! Awesome, widzowie! Kontynuuj! Znaczy w ogóle tak chcę wydupcać. Jo, cię dupca, mamy to! A co jest dalej? Pokaż, co jest dalej. No to jeszcze jest jakieś pomieszczenie. Proszę, tylko nie bitwa. O. Skrzyneczka. Daj skrzynkę. O, czerwony klucz. I do tego przejścia po środku chyba, nie? To było jakieś takie przejście? No to już użyliśmy. Nie wiem, kurwa. Zajebiście, że boss został rozdupcony. Baron upadł. Ewakuacja. 15 koła. Beach Barona, trofeum, plus 75 do odporności na osłabienie pod wpływem karmazynowej klątwy, plus 4 szybkość, jeśli pod wpływem karmazynowej klątwy i minus 10 do odporności na odgłuszenie, jeśli pod wpływem karmazynowej klątwy. Zaproszenie od wicehrabiego. Uprasza się o potwierdzenie przybycia. Honorowe miejsca w sali balowej oczekują. Wicehrabia. Trzyfazowy boss. Fakt krwi, wyłącznie okultysta. Trochę się wkurwiłem. Nie będę ukrywać, że nie. Delikatnie się rozjuszyłem. The virulent clouds from the courtyard have abated. The airs of the estate feel narrowly agreeable once again. Zdarta zasłona. Morowa mgła została rozpędzona. Zapewne dzięki niedawnemu zwycięstwu nad pradawnym koszmarem, który przez wieki czyhał za bramą dziedzińca. Zdejmuje ze wszystkich dotkniętych bohaterów karmazynową klątwę? Naprawdę? Ale coś czuję, że on powróci. Tu jest wicehrabia. Wicehrabia, tak? Wicehrabia wygląda tak samo jak ten? Pewnie tak. Tylko jest tym samym bossem, tylko mocniejszym, nie? To mnie też wkurza, że te bossy się ciągle powtarzają. Aaaa, widzowie. No nie akurat. No nie, widzowie. Wicehrabia to inny boss. To ciekawie. Nie, widzowie, no to widzę, że wicehrabia to jest w ogóle zupełnie inny boss. I to jest fajne. W takim razie wicehrabia oczekuje, więc my do wicehrabiego udamy się już jutro. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, że w międzyczasie nagrywam Assassina. Streamuję codziennie, możecie wpaść na Twitcha, zazwyczaj koło północy, czasem o 20 w godzinach wieczornych, ewentualnie rannych, czyli 6 rano albo coś takiego. Discorda, tam są powiadomienia i można do mnie napisać. Jak gramy oczywiście w gry różne, no to tam zawsze wchodzisz, to ja cię przeniosę i sobie razem gramy. Mój drugi kanał vlogowy, Twitter. Tam się nic nie dzieje akurat. Instagram to też się nic nie dzieje. Ale możecie wybić. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Widzowie, widzimy się w następnym odcinku. Jest 20, ja to muszę zmontować na jutro. Jeszcze idę robić streama, więc... U mnie materiał trwa, słuchajcie, godzinę i 11 minut. Przepraszam, że dzisiaj był taki... Przynajmniej w mojej ocenie dość chaotyczny, ale może dobrze wyszedł. Tak jak mówię, ja muszę się z powrotem nauczyć nagrywać tą serię i musimy sobie tą serię dokończyć. Odcinki są codziennie. Raz trwają 5 minut, raz 20. Będę się starał jak tylko potrafię, żeby te odcinki, słuchajcie, były najbardziej interesujące. Żeby kurwa nie było nudów. Żeby nie było tak, że wy, o, znowu 20 minut będzie się bił z jakimiś mobami. Nie, kurwa. Nie na mojej warcie. Do zobaczenia. Do jutra. Cześć.